po meczu z Chicago Bulls, meczu, w którym udało wam się poniekąd zrewanżować Bulls za porażkę wcześniej odniesioną w United Center. Wtedy graliście oczywiście bez Johna Walla i Bradley Beala, tutaj już w pełnym składzie, ale co ważniejsze, udało wam się podnieść w meczu, w którym przegrywaliście w pierwszej kwarcie już 13 punktami. Od drugiej kwarty niemalże kontrolowaliście to, co działo się na parkiecie. No tak, przede wszystkim cieszymy się, że mamy wygraną. Nie przyszła łatwo, ale no niestety takie troszkę mamy wahania rytmu w czasie meczu i poniekąd zaczynamy powoli mieć taki styl, że najpierw przegrywamy, w pewien sposób może uciszamy albo tak uspokajamy drużynę przeciwnika i wydaje im się, że mają łatwą wygraną, a tak naprawdę my wracamy do gry i gramy do końca. Cieszy nas to, że przede wszystkim pod koniec meczu gramy troszeczkę mądrzej, wykorzystujemy sytuację, bronimy lepiej, no i wykorzystujemy akcję w ataku, dlatego dzisiaj udało nam się tutaj zwycięstwo odnieść. No nie cieszymy się, to jest jedno z niewielu zwycięstw, które mamy. Musimy kontynuować grać dobrze i musimy zacząć wygrywać mecze teraz. No i musicie też zacząć wygrywać, co wam się udało dzisiaj na wyjeździe, bo do tej pory te wyjazdy wyglądały trochę gorzej. Przed wami kolejne starcie w Milwaukee, a więc z rywalem z konferencji wschodniej i myślę, że kolejne ważne spotkanie dla was. Oczywiście, że tak. No przede wszystkim mecze z konferencji trzeba wygrywać przy ewentualnym rozrachunku pod koniec sezonu. Te mecze są dla nas ważne. Milwaukee jest zdecydowanie ekipą w naszym zasięgu. Powinniśmy zdominować ich i wygrać. Oczywiście łatwo powiedzieć to przed kamerą, no, a trudniej wykonać w czasie meczu. Ważne jest to, żebyśmy zagrali lepiej w pierwszej połowie niż zrobiliśmy tutaj w Chicago, ale wierzymy, że będziemy lepiej przygotowani i skoncentrowani. Mówisz o wahaniach, ale kilku rzeczy można być pewnym, jeśli chodzi o Washington Wizards. To, że John Wall i Bradley Beal zdobędą odpowiednią ilość punktów oraz że Marcin Gortat zaliczy double-double, bodajże już 16 w sezonie, a więc no, pewna taka stabilność jest, jeśli chodzi o twoją grę. No, przede wszystkim cieszy mnie to, że mam taką w miarę stabilność, no, regularność, tak bym to nazwał, ale no, jest to też dzięki trenerowi, który daje mi 34-35 minut w meczu i jest to mój rekord kariery, jeżeli chodzi o tą tutaj kategorię. Przede wszystkim cieszy nas to, że no, gramy w miarę równo i no, jestem jednym z liderów, który musi ten zespół ciągnąć pod jakimś tam względem i zdecydowanie na mnie spoczywa tutaj zbieranie piłek i zastawianie tablicy, dlatego tutaj jestem dumny z tego, że udaje mi się to wykonać w większości tych meczów, które rozegraliśmy, ale tak jak powiedziałem, no, jest to dopiero początek sezonu, zagraliśmy nie wiem, 25 meczów, mamy jeszcze mnóstwo meczy, no, to trzeba kontynuować i grać lepiej. Pewnie przyjemnie jest słyszeć z ust młodych liderów Washington Wizards, jak ważną rolę stanowisz w tym zespole. Pomagasz im bardzo często, zresztą pisze się dużo, mówi się o twojej umiejętności zastawiania się i tym samym umożliwiania im zdobywania punktów. Cieszę się, że no taka mała rzecz, która jest nie jest pokazywana w statystykach regularnych, takich na papierze i tylko tak naprawdę analitycy, skauci i analitycy danego zespołu mają takie statystyki u siebie w komputerze, to tylko o takich rzeczach wiedzą i cieszę się, że akurat chłopaki to doceniają. Wydaje mi się, że no, po tylu latach gry w NBA nauczyłem się wykonywać zasłony perfekcyjnie. Wiadomo, że niektóre zasłony są trochę nielegalne, ale każdy zespół tak robi, dlatego również ja to robię. Cieszę się, a co druga, najważniejsze to, że oni te zasłony wykorzystują. No, bo postawienie jednej zasłony to jest jedna rzecz, a wykorzystanie zasłony to jest druga. Dlatego działa to w dwie strony, obydwoje wykonujemy, ja i mój kolega z zespołu wykonujemy kawał dobrej roboty. Przed wami mecz w Milwaukee, a potem, co rzadko się zdarza, dwa dni przerwy w okresie, który przypada na święta Bożego Narodzenia. Grasz tutaj już lata w NBA, a więc wiesz, że nie ma czegoś takiego jak przerwy świąteczne. Tym razem akurat uda się troszeczkę zregenerować siły. Plany na święta? No cóż, no plany na święta, no niestety zostanę samemu, tak jak jest to praktycznie od 14 lat. Wcześniej byłem dziewczyną, ale teraz będę samemu i no nie da się ukryć, że no jest to, myślę, że część mojego życia. No już zaakceptowałem to i święta dla mnie są jak tak naprawdę zwykłym dniem. Moje urodziny są zwykłym dniem. Inne jakieś święta czy nowy rok to są dla mnie normalne dni. No, te dni treningowe albo jeszcze na dodatek meczowe. Dlatego nie będę robił nic szczególnego. Usiądę pewnie, pooglądam telewizję, posłucham muzyki, pewnie prześpię połowę dnia, znając życie i no tak wygląda już niestety życie sportowca, na które się częściowo zgodziłem i akceptuję. No, nie jest to nic strasznego, ponieważ no, na sam koniec dnia wynagradzają mnie za to bardzo dobrze. Cześć, z tej strony Marcin Gortat,
zawodnik Washington Wizards. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich widzów Paul Vision i słuchaczy Radia 1300. Pozdrawiam.